Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Motodoradca. No właśnie, może w końcu raz na zawsze rozprawmy się z oponami wielosezonowymi, całorocznymi, bo różnie są nazywane. No jakby nie patrzeć, zima w Polsce przez 3 ostatnie lata to tak tylko delikatnie nas gdzieś tam kąsała. Można powiedzieć, że ten klimat stawał się trochę podobny do tego, co mamy chociażby we Włoszech. Owszem, klimat się ociepla, ale w tym roku zima postanowiła zawitać do nas na dłużej, co nawet widać, jak ładnie Zoe zanurkowało w śniegu. Trudno było mi przez te kilka ostatnich lat mocno się wypowiadać na temat opon wielosezonowych z tego względu, że no nie było takiej idealnej zimy, by móc to lepiej sprawdzić. A w tym roku jest okazja, mówię, sprawdzam. Zacznijmy od pierwszej rzeczy. Dostałem statystyki ostatnio z Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego, że 1/3 kierowców w Polsce i tak teraz jeździ na oponach letnich. Zapewne druga część kierowców jeździ cały czas na oponach tylko i wyłącznie zimowych, bo też tacy się znajdują. Ci, co bardziej rozsądni, zmieniają opony. No ale właśnie, czy to już jest ten klimat, żeby w Polsce zacząć stosować opony wielosezonowe? Czy one w tego typu warunkach będą zdawały egzamin? Zwróćmy uwagę na jedno, na podstawowe różnice. Opona letnia, a opona zimowa to oprócz tego, że są czarne i okrągłe, to tak na dobrą sprawę dwie zupełnie różne gumy. Opona zimowa jest bardziej miękka, ma więcej krzemionki, ma bardziej agresywną rzeźbę bieżnika. Opona letnia ma wręcz odwrotne gdzieś tam właściwości. Dlatego opona zimowa zimą przy niskich temperaturach nie twardnieje, a letnia dosyć mocno się utwardza. Natomiast latem opona zimowa przegrzewa się i zaczyna płynąć. Ten, kto ma trochę do czynienia z motorsportem, dobrze będzie wiedział, co to oznacza, jak opona płynie, no dosyć mocno traci właściwości, ale wtedy natomiast opona letnia wchodzi do gry i im wyższe temperatury, tym lepiej będzie sobie radziła. Dlatego gdzie tutaj w tym wszystkim jest miejsce dla opony wielosezonowej? Czy da radę połączyć to wszystko w jedną całość? Czy to będzie jakby element docelowy, że za kilkanaście lat będziemy mieli po prostu jeden rodzaj ogumienia do naszych samochodów? O, ciekawe pytanie. Wyjadę? No nic, zobaczymy to na końcu tego odcinka. Jak to u mnie było z oponami całorocznymi, wielosezonowymi, no te nazwy tak zamiennie trochę występują w mediach. U mnie nie miały lekko. Zawsze trafiały do jakichś dziwnych samochodów. Pierwszy raz założyłem je w 2016 roku do Laguny Coupe. Bardzo fajne auto, miło je wspominam. Wersja 2 litry turbo, 205 koni, odmiana GT. Przeze mnie wzmocniona do 235 koni. I to była taka jedna z ostatnich zim w Polsce, które były przez 10 dni, taka solidna zima, gdzie mnie wtedy w kraju nie było, bo byłem w Stanach, więc mogłem sobie palcem po mapie pomarzyć i nie miałem za bardzo jak tych opon do końca przetestować. Bardziej w swoim materiale teoretyzowałem, nagrywałem go na płytach poślizgowych, ale brakowało mi takiej wisienki, żeby po faktycznie prawdziwym śniegu pojeździć. Później za półtora roku założyłem je do mojej Toyoty GT86. No trochę szaleństwo, bo to auto latem gubiło przyczepność na każdym biegu. Przypomnę wam, to był silnik 2 litry turbo, uturbiony, niefabrycznie, 300-konny, napęd na tył, bardzo lekkie auto, więc to zamiatało bokami wszędzie. I przyznam szczerze, wtedy przy lekkiej zimie, no miałem bardzo dużo respektu do tego samochodu, bo lekko się nim nie jeździło. Następnie założyłem je do DS3 Racinga, 1.6 THP, lekko wzmocniony, 220 koni. To było 2 lata temu, ale już nie było takich zim za bardzo. No i w zeszłym roku miałem założone je w Avantime, gdzie zimy tak na dobrą sprawę prawie wcale nie było, więc takie moje było oto doświadczenie i brakowało mi takiej kropki nad i. A Zoe i te warunki są właśnie idealnym przykładem, chociaż przyznam szczerze, że to Zoe, mimo że traktuję je jako auto miejskie, więc do niego te opony idealnie gdzieś tam pasują, bo taka jest charakterystyka tych opon. Producenci rekomendują je do aut miejskich, że głównie jeździmy po mieście, po głównych gdzieś drogach między miastami i tak dalej. Więc Zoe jakby w to się wkomponowuje, bardzo szybko od razu 2 dni po wyjeździe z salonu miałem zmienione opony, miały być od razu w salonie zmienione, ale przez przypadek zamówiłem 17, później zapomniałem, że w zamówieniu auta zmieniłem na koła 16-calowe i całe szczęście, bo się o wiele lepiej prowadzi, więc musiałem jeszcze w międzyczasie zmienić opony na cal mniejsze.
I to auto też nie jest jakby zbyt prostolinijne z tym względzie. Mimo, że ma tylko 136 koni, ma około 9 sekund do setki, to wbrew pozorom ma spory moment obrotowy, bo 245 Nm, ale jest haczyk. Ten moment to jest na takie pstryknięcie, jakbyście światło w domu uruchamiali, że on jest od zera, dostępny w każdej sekundzie, pełny, maksymalny moment obrotowy, no nie tak jak typowo w silnikach spalinowych. Więc łatwo też zerwać przyczepność. No i trafiła się okazja, bo mamy trochę śniegu w tym roku, więc jest okazja to przetestować. Po takich zaśnieżonych drogach przez ostatnie 3 tygodnie przejechałem Zoe około 550 km i powiem Wam szczerze, trochę bardziej zaufałem tej oponie. W poprzednich latach nie byłem aż tak do końca przekonany. Mówię, okej, mam świadomość, że to jest opona całoroczna, to nie jest pełna zimówka, to też nie jest pełne lato, ale ta opona naprawdę w kopnym, grubym śniegu radzi sobie bardzo dobrze. Nie wyczuwam, żeby ta droga hamowania była jakaś o wiele większa i przyznam szczerze, że nie mam cykora gdzieś tam jeździć po śniegu na tej oponie bez najmniejszego problemu. No dobra. Opona oponie nie jest równa. I to należy zapamiętać, mimo że wszystkie wyglądają podobnie, to jednak gdzieś tam producenci kombinują, jak to zrobić, żeby były one coraz lepsze. I warto obserwować rankingi, jak i testy opon. Wiele mediów tego typu rankingi publikuje, jak chociażby Autobild, Motor, Dekra też bardzo fajne testy robi. I to są takie hermetyczne testy w laboratoryjnych warunkach, gdzie faktycznie wychwycimy niuanse. Bo my często jeżdżąc na jednych oponach, ktoś pyta, jak ci się jeździ? Nie, no super się jeździ. No bo nie mamy porównania. A tam, gdy są robione testy na konkretnych autach, te same opony na podobnych samochodach zakładane, mierzone co do milimetra drogi hamowania, to widać. Ja wielokrotnie brałem udział w tego typu testach, gdzie Michelin zapraszał mnie na te eventy i było wprost pokazane. Masz 7 aut identycznych, 7 producentów opon, testuj, jeździ, porównuj, hamuj i później żeśmy to na komputerze wszystko porównywali i było widać, która opona, gdzie jest lepsza, gdzie jest gorsza, która zaczyna pływać w pewnym momencie, która nie ma tej sterowności, która nie daje tego poczucia, że wchodzimy w uślizg, bo też niektóre opony tak robią, więc to już są takie niuanse, gdzie faktycznie to czuć. Moje doświadczenie z wielosezonami jest takie, że w wielosezonach tylko i wyłącznie premium. Tu nie ma półśrodków. Tego typu opony, tak jak cross-climaty, spokojnie wygryzają część opon letnich, jak i część opon zimowych. Miałem doświadczenie ostatnio z Renault Kadżarem, gdzie były koła 17 założone, były chińskie opony, jak dobrze pamiętam, chyba Laufeny albo Zetexy, nie dam sobie ręki teraz obciąć, gdzie okazywało się, że uważam, że cross-climaty bez dwóch zdań o wiele lepiej sobie gdzieś tam radziły. To są takie niuanse. Czy teraz się okaże, że wielosezony wygryzą opony letnie bądź zimowe? Nie za prędko, bo jak widać, ten klimat w Polsce dosyć mocno się gdzieś tam zmienia i mamy duże różnice temperatur między latem a zimą. W Portugalii czy Hiszpanii zapewne byłoby łatwiej. U nas jeszcze tak idealnie nie jest, ale jak widać, te opony cały czas gdzieś się rozwijają. No dobra, wyjedźmy stąd, zobaczymy jak to wyjdzie, a wy dajcie znać w komentarzach, jak to u Was wygląda z oponami. Czy macie letnie, czy zimowe, czy całoroczne, jakie są Wasze doświadczenia z jazdy. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, hej!